Witajcie serdecznie. Nie wiem jak Was, ale mnie od zawsze fascynowały niezwykłe akrobacje wygimnastykowanych trup, występujących głównie w cyrkach. Mówiło się o ludziach z gumy, potrafiących wyginać swoje ciało w niewyobrażalny sposób, albo też prezentujących przeróżne popisy umiejętności, w tym m.in. chodzenie po linie. Jednym z najsłynniejszych akrobatów był Karl Wolenda. Z pochodzenia Niemiec, urodzony 21 stycznia 1905 roku, zaczął trenować już w wieku 6 lat w kręgu rodzinnym. Rok urodzin Karla to również rok założenia jego rodzinnej grupy akrobatycznej pod nazwą The Flying Wolens, co w tłumaczeniu na polski oznacza latający Wolondowie. Założył ją jego pradziadek Nika. Zawsze członkami grupy byli tylko i wyłącznie członkowie rodziny. Matki, ojcowie, dzieci, mężowie, żony czy wnuki. Oprócz występów akrobaci ustanawiają także kolejne rekordy w Księdze Guinnessa. W 1928 roku grupa The Flying Wolons przenosi się do Stanów Zjednoczonych, występując tam jako freelancerzy. Popisowym numerem grupy stała się wynaleziona przez samego Karla bardzo niebezpieczna tak zwana siódemka, uznawana za symbol doskonałości w akrobacjach. Czterech mężczyzn stojących na drucie dźwigało na barkach dwóch kolejnych, oni zaś na szczycie dźwigali krzesło, na którym stała kobieta. Sztuczka była przez Wolensów wykonywana regularnie od 1948 do 1962. W dzisiejszych dniach prezentowana jest tylko podczas wyjątkowych pokazów. Szczególnie znanym członkiem w obecnych czasach Wolendów jest Nick Wolenda. I właśnie w 1962 roku podczas występu w Detroit piramida siódemka rozpadła się. Spadli oni z 12 metrów, 40 stóp. Dwie osoby straciły życie, a syn Karla Mario został sparaliżowany. I tu są właśnie fragmenty wideo z występu grupy. I niestety nieszczęśliwy wypadek zastopował te występy. Sam Karl sławił się ustawionymi performance'ami, podczas których przechodził na linię na dużej wysokości. Niestety ostatni z tych występów zakończył się jego śmiercią. Natomiast sam Karl nigdy nie zabezpieczał się na czas występów. Mówił, że coś w rodzaju, że asekuracja nie ma sensu, tylko demoralizuje, dając fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Gdyby się nie udało, to będę spadał przez 9 sekund. I tylko raz założył zabezpieczającą uprząż, kiedy przechodził na linię nad wodospadem Niagara. Ale Karl później miał o to żal, gdyż był niejako zmuszony do założenia tego zabezpieczenia przez telewizję ABC, która transmitowała ten występ. I tak przejdźmy zatem do wydarzeń z 22 marca 1978 roku, kiedy Karl po raz ostatni podejmuje się występu przejścia na linię. Występ ten, tak jak inne, miał na celu promowanie grupy Wolendów. Występ ten miał miejsce w San Juan w Puerto Rico. Karl miał przejść między dwoma hotelami nad ulicą. Miejsce to było znane z wiatrów, z występowania silnych wiatrów w niespodziewanych momentach od strony oceanu. Karl miał do pokonania prawie 100 metrów. Zobaczmy wideo z tego przejścia. Właśnie tu są i była te przejście transmitowane. I przeszło połowie drogi, kiedy Karl był już na 70 metrze, jak widać, nad ulicą, zawiał silny wiatr. Za chwilkę będzie zbliżenie.
O, i w tym momencie wieje silny wiatr i Karl traci równowagę. Przypomnę, że miał wtedy 73 lata. I niestety spada. Spada na ulicę. Występ ten oglądało około 200 ludzi. W momencie, kiedy Karl spadł, wszyscy zbiegli się, aby udzielić mu również pomocy. Karl natomiast został przetransportowany poprzez taksówkę do szpitala. No niestety było już za późno, żeby go uratować. Karl Wallens. Bohater, rekordzista, a może uzależniony od adrenaliny ryzykant. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.